dzisiejszym odcinku z Archiwum K opowiemy o dokumentach wytworzonych przez Solidarność i o Solidarności w latach 80., a które odnaleźć można w wielu instytucjach na terenie całego kraju, ale również poza jego granicami. Pretekstem do zorganizowania konferencji dotyczącej rozproszonej dokumentacji o Solidarności była zbliżająca się 32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Chcielibyśmy rozpocząć cykl spotkań i takiego forum archiwalnego, tak bym to nazwała, związanego z 25. rocznicą wyborów 4 czerwca 1989 roku. W tym czasie również przewidujemy wspólnie z Zarządem Regionalnym Pobrzeże NSZZ Solidarność oraz z Muzeum Koszalińskim i z Biblioteką Koszalińską spotkanie, sesję, wystawę poświęconą rozproszonym archiwom. Rozproszonym archiwom dotyczącym historii niezwykle ważnego, przełomowego ruchu, jakim była działalność Solidarności. Okazuje się bowiem, że źródła do tego bardzo, bardzo istotnego okresu historycznego dla naszego i nie tylko dla Polski, ale dla Europy są rozproszone. I o tym chcielibyśmy porozmawiać, o tym chcemy porozmawiać z działaczami naszymi tutaj regionalnymi Solidarności. Chcemy uzmysłowić, że pamięć i to, co zostanie z tego okresu, jest zawarta w dokumentach. W koszalińskim archiwum największy zbiór dokumentów to akta KWPZPR. W zespole tym również można znaleźć sporo zapisek dotyczących Solidarności. Między innymi notatka sporządzona przez SB, relacjonowała ona pogrzeb Janka Stawisińskiego. Są tam zawarte informacje, że pogrzeb odbył się 29 stycznia 1982 roku, czyli 4 dni po jego śmierci, ponieważ Janek Stawisiński przez praktycznie 6 tygodni od momentu postrzelenia go w kopalni Wujek był nieprzytomny i nieprzytomny zmarł. Matka przywiozła jego zwłoki ze Śląska do Koszalina, tutaj został pochowany. Zresztą ma nawet swoją tutaj ulicę w Koszalinie. I w tej relacji dowiadujemy się właśnie o przebiegu tych uroczystości pogrzebowych w Koszalinie. Msza święta odbyła się w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Koszalinie. Wzięło w niej udział około 100 osób. W trakcie mszy nie wygłaszano kazania. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu komunalnym w Koszalinie, a taką bardzo mocno wzruszającą mowę pogrzebową wygłosił ojciec Rajmund Marszałek, franciszkanin z kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Koszalinie. I ta notatka esbecka zawiera właśnie obszerne fragmenty tego kazania, w której ojciec Marszałek mówi o Kainowej zbrodni dokonanej tutaj na Polaku, na naszym rodaku. Na szczęście konsekwencji sporządzenia tej notatki nie było, bo i sam pogrzeb przebiegł spokojnie. No, została sporządzona jeszcze w dniu pogrzebu. Bardzo szybko dla potrzeb ówczesnych władz partyjnych, wojewódzkich, dla ówczesnych szefów SB w Koszalinie i w Katowicach, ponieważ kopie tej notatki oni też otrzymały. I władze tutaj partyjne, esbeckie, państwowe chciały wiedzieć, jak przebiegały uroczystości pogrzebowe. I przede wszystkim interesowało to, czy w czasie tego pogrzebu dochodziło do jakichś zaś o charakterze antypaństwowym, jak to nazywano, czy antysocjalistycznym. Takich zaś nie było. Donosy Służby Bezpieczeństwa na działaczy Solidarności były normą i niestety często wiązały się z prześladowaniami. Tych akt jest stosunkowo niewiele. Wynika to z faktu, że my jako Archiwum Państwowe w Koszalinie przyjmowaliśmy do tej pory akta głównie instytucji państwowych, ewentualnie partyjnych, czyli tej strony rządzącej w Polsce, która takowej dokumentacji no, generalnie nie wytwarzała. W związku z tym jest stosunkowo niewiele, ale w ostatnim czasie podjęliśmy jako Archiwum Państwowe w Koszalinie wiele starań, żeby pozyskać do naszego zasobu dokumentację od prywatnych osób, które często w swoich właśnie zbiorach domowych posiadają bardzo interesujące materiały historyczne, archiwalne dotyczące działalności Solidarności, głównie w latach 80.
Co ciekawe, dokumenty o Solidarności znajdują się nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach. Do listów i notatek o Solidarności we Francji dotarła Magdalena Heruday-Kiełczewska z Instytutu Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. To są dokumenty, które są związane z Solidarnością, czyli są to dokumenty na przykład Komitetu Koordynacyjnego Solidarności we Francji. To jest tutaj najbardziej chyba z tą Solidarnością związane. Natomiast było w okresie stanu wojennego bardzo wiele różnego rodzaju organizacji, które reagując na wprowadzenie stanu wojennego, postanowiły przesyłać na przykład dary do Polski albo postanowiły pomagać rodzinom osób prześladowanych, represjonowanych. Więc tutaj mamy na przykład taką dokumentację, która mówi nam o sytuacji polskich rodzin w czasie stanu wojennego, ponieważ Francuzi decydowali się na to, żeby takim osobom pomagać, dostawały adresy tych osób, nawiązywała się korespondencja i pisano do tych rodzin listy, żeby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja, jak można im pomóc. Ta pomoc była ważna przede wszystkim dla rodzin działaczy Solidarności, które po pierwsze nie miały dostępu do wielu podstawowych produktów, a po drugie środków, by je kupić. Szacowano, że było to około 700 rodzin, ale to są dane tylko z jednego stowarzyszenia, które się tym zajmowało. Natomiast wiemy też, że taką pomoc organizowały też związki zawodowe, że organizowały to na przykład parafie. I my nie wiemy, trudno jest nam teraz oszacować, ile takich rodzin faktycznie było. To była pomoc, która się utrzymywała często do końca lat 80. Natomiast później to się przeradzało bardzo często w przyjaźń. Więc te rodziny do siebie piszą do tej pory, spotykają się co jakiś czas, zapraszają siebie nawzajem na wakacje. Oczywiście nie jest tak, że tak się skończyło w przypadku każdej rodziny. Natomiast wiele jest takich przykładów, gdzie właśnie ta pomoc zupełnie wykraczała już później poza ten okres stanu wojennego. Listy, ulotki i dokumenty są ogólnie dostępne dla tych, którzy chcą do nich dotrzeć. Dokumenty francuskie znajdują się przede wszystkim w archiwach związków zawodowych. Tutaj dominuje szczególnie jeden związek zawodowy, ale ze względu na to, że jest to największy związek i że ma bardzo dobrze opracowane archiwa. Więc tutaj jest ta dokumentacja ogromna. Są również różne prywatne stowarzyszenia, prywatne inicjatywy w zasadzie, tak możemy powiedzieć. Jest to na przykład archiwum Stowarzyszenia Solidarité France-Pologne, właśnie tam, gdzie się te listy znajdują. Ono się znajduje w Bibliotece Polskiej w Paryżu, zostało tam przekazane w zeszłym roku. Solidarność w Gdańsku, strasznie długi, ale... Stanisław Flis podczas konferencji opowiadał o rozproszonych dokumentach Solidarności, bo niestety nie są one skupione w jednym miejscu. Od 1994 jest wyposażone w nowoczesne regały i dorobiło się własnej pracowni udostępniania zbiorów. Dorobiło się również archiwum cyfrowego, gdzie znaczna część materiałów, tych najcenniejszych, została scyfryzowanych w ramach projektu z Ministerstwem Kultury w latach 2009-2011. To nie chodzi o to, żeby fizycznie coś się znalazło w jednym miejscu, bo wiadomo, że materiały Solidarności zostały po stanie wojennym bardzo rozproszone. Przechowali je ludzie, częściowo włączyli do swoich zbiorów, swoich spuścizn, przekazywali w różne miejsca. Nas interesują głównie materiały struktur Solidarności, czyli
struktur regionalnych, komisji zakładowych, czy też ciał związkowych ogólnokrajowych, jak Krajowej Komisji Porozumiewawczej, Komisji Krajowej, Krajowej Komisji Wykonawczej w końcu, która doprowadziła do do wyborów czerwcowych, później do Komisja Krajowa do wolnych wyborów. Natomiast nie trudno jest przez 20 lat przekazywania tych materiałów w różne miejsca spowodować to, żeby one się znalazły w jednym. Dokumenty Solidarności to nie tylko notatki sporządzone przez organizacje i służby bezpieczeństwa. Duża część z nich to pamiątki wielu rodzin. Ludzie przekazywali akta do bibliotek, do archiwów państwowych, do archiwów przejściowych, do archiwów archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. I celem tej konferencji przez nas zorganizowanej było przede wszystkim zorganizowanie projektu badawczego, który by utworzył taki przewodnik dla badaczy, historyków, gdzie co się znalazło. Bo nie można historii NSZZ Solidarności, najnowszej historii Polski, pisać tylko na aktach, które przejęły archiwa państwowe, a które pochodzą z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czy też aktach Służby Bezpieczeństwa, które się znalazły w Instytucie Pamięci Narodowej. Działalność Solidarności inaczej oceniają ci, którzy w PRL-u byli przy władzy, a inaczej ci, którzy podczas obrad Okrągłego Stołu reprezentowali opozycję. Jedno jest pewne, gdyby nie determinacja Solidarności, żylibyśmy dziś w zupełnie innych realiach.